Porozwala, powywala, wszystko. Kaminko? Jego, nie jego, co to? Kubetę? To na szkodne uczucie wywołała zdjęcia, to może mi przy samochodzie pomoże. Będę sprzęgło wymienia, to się podpłynie i przytrzyma tam, gdzie się śruba ten. Ty, faktycznie, ale głupi to ty na pewno jesteś. Pranie robię. Masz coś brudnego? Do prania? Wiesz co, mam 8 brudnych rzeczy i 7 brudnych, ale jeszcze można chodzić. Nawet nie wykończysz. Ktoś puka. No kogo to znowu diabli? Powiedz, czy my nie możemy sami w domu siedzieć? Pewnie znowu idą telewizję, kablą zakładać albo telefon. Nie. Straszne te atrakcyjne pakiety, no co z tymi pakietami zawracamy, pójadę, no. Witajcie drodzy parafianie. Ja pierdzielę ksiądz. Pierwszy raz widzę, żeby ksiądz zakłada telewizję na domu. Przychodzę do was z kolędą. Z kim? A, z kolędą, dobrze, dobrze, bo myślałam, że są z TVN-u. Dobrze, dobrze. To chciało się panu... Księdzu. Chciało się panu księdzu. Teraz bądź w ósme piętro, można było zadzwonić. To teraz takie atrakcyjne pakiety. Przyjęło się mamy osobiście. A propos, drogie dzieci, domofon macie popsuty. A tak, ktoś dawno temu się spierdł. Sławek. Z 1 lutego odmówi podchodzi. Także tym tak. A teraz głos zabierze małżonka. Prosimy bardzo. Ale co ja mam niby powiedzieć? Powiedz tak, to ci się ja, panie zamyka. Kontynuuj. Na ten czas onegdaj, jesteśmy tudzież, małżonkiem mym Sławomirem, aj owszem, ogromnie zdradzi wizyty drogi ksiądz. Jaki książu, jaki książu? Księciu. Księciu! A może prościej będzie ojcze? O, fajnie, że tata papu. Czuję się obiektywnie nie mieści. Jak się wam żyje? Kochacie się? Tak powiem. Ale bez tego tak nie było. Dobra, dobra. Jak na czasy najdzie ochota, to mówię, żonę to mam przygrupacie, resztę żyje w tej bacie. No panią to jeszcze widuję czasami, proszę. Ale pana to już w ogóle. Nie, ja chodzę! Ja chodzę! Chodzę! Tylko można! Znaczy, nie zawsze mi widać, bo przeważnie stoi za skarę. To bardzo ciekawe, bo w naszym kościele nie ma finału. No to mamy kłopot. Ani jednego? No jak na złość! I to się wszystko nie zawali. Znaczy, ja stoję za filarem. To jest panieńskie nazwisko mojej żony. Ona jest w domu filar. Ja się ożenię z filarem. Co? Janko. Ma pomysł, będzie się z domu kołkowska jeszcze. Zamień szkołku, bo nie jest proczyńczką. Podchodzę nawet dzisiejszym ministrem. Tak, teraz to ci chyba robali o baranie jedyne. No jaki minister? Wiele minister? A może ministrem? O, tatę na razie. Kiedy ostatni raz synu byłeś u spowiedzi? Oj, żeby nie skłamać. Wczoraj. A to bardzo ciekawe, bo jakoś ciebie nie zanotowałem. Będę. Tylko, że on spowiada się w dzielni samego. To jest myśl, że będę księcia patygłowa. No dobrze, drogie dzieci. Macie tu może wodę święconą? Owszem. No fajnie. Nie wiem, czy w chustce nie zostawiło. Przynieś! Jeszcze na plecie! Ja tu nie obserwuję. Nie znam się, zarobiony jestem.
Ruchy, ruchy, gruba. Tak jest, przyniesie. Babę trzeba trzymać krótko, nie? Znaczy, za to nic trzeba trzymać krótko. Także tego. Nie chodzi. Także. A to prawda, że ryby gdzieś z majbachy? Na stać, bo na pani woli jeść. A pan też ma na majbacha? A jak się ksiądz przyleci statku, to nie ksiądz bierze. A to zależy od hojności parafii. Tak, tak, ale tak ile tych drzwi? Stówka, dwie stówki, pięć stówki, siedzi. Niech pan pomnoży to, ile sam pan daje razy tysiąc jednych. Irena, chodźcie, zagadka. Ile to jest tysiąc razy zero? Tysiąc razy zero, 10 tysięcy. No, a tyle, tak? O tyle, czy? Tak, będę mu napisze. O, i woda, święta. Do dyna? Wezmowanie na raz. A widzę, że gazowana. To może to był świętowy. Tobiek nie wypada. Jak się rozglądam po mieszkaniu, to ani żadnego świętego obrazka nie ma. Tak, nie ma. Ale był kto? Ale był? U nas. Człowieku, hoho, ile za ten czas już było? Człowieku, ile było obrazów, tylko że za późno przyda. Przyszedł. Tylko obraz na obrazie, że przejść nie można było. Gorzej niż w muzeum. Tak, ale zbiera. Dlaczegoż? Dlaczego? Nie, dlaczegoż? Dlaczegoż? Ponieważ przeszkadzały mi. A to wtedy oczywiście, kiedy ja wykonywała religijne pieśni. To pani śpiewa? Pani się świetnie składa. To ja w takim razie zapraszam panią do kursu parafialnego. Rówy codziennie o 6 rano. I ci słowik masz tak, wykorzystaj go. A nie da się tego przenieść na piątą? Ale widzę, moi drodzy, że łączy was prawdziwe i szczere uczucie, a ja w takim razie nie mam serca, aby was rozdzielać. No dobrze, droga córko, jeżeli ty będziesz śpiewał na skórze, może ty sunęłbyś na pomoc procesji? Nie wiem, czy jestem godzien. Naprawdę powiadam ci sobą, że jesteś godzien. Naprawdę ci wieczne, da! Będziesz nosił figurę świętego Rydygiera. Nie ten człowieka! A ile masz ten cały grenadier? Jakieś 60 kilo. Matko jedyna! 60 kilo, aleś umoczył. Masz za dużo zębów, nie gardzo? Niestety. Nie mogę już dźwigać, gdyż posiadam chorowity kręgosłup. To się świetnie składa, ponieważ święty Rydygier jest patronem osób cierpiących na kręgosłup. No, bo ale mój doktor pan Pałbicki... Przeczy panu Pałbickiemu, człowiekowi, który wyzwał 16-letnią kochankę na żurawiej. Wybał taki stary dziad. Teraz nie spowiedzi. Tam raz na rok można się wypytać. Ja potem raz z wami żegnam. Pokój z wami! A czy pokój z tobą? Dokąd co będziesz? Ja muszę do Pałbickiej, ja muszę! Dobra, idź ty, Kamusiu! To jest Betty Ford z Dojczu, bo nudzę nie połam. To ja też widzę. Pokręcę się trochę po żurawie.